A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Divine Divinity. Wychodzimy dzisiaj po raz pierwszy z Aleroth. I tutaj na starcie czeka na nas taka mała masakra, jeżeli dobrze pamiętam. Zobaczmy. Tak jest. Orkowie tutaj robią taką małą masakrę, ale, tak jest, pojawi się bohater, który trochę ich tutaj wyjaśni. Rękawice jakieś wypadły z jednego. Szybko, wejdź za bramę. Orkowie nie zaatakują wioski, dopóki nie zwiększą swojej liczebności, więc na razie tutaj będziemy bezpieczni. A co z twoimi przyjaciółmi? A niech cię. Moi towarzysze oddają swoje życie za mnie i nie pozwolę, by ich poświęcenie poszło na marne. Właź do środka. No dobra. Pozdrawiam. Jestem Lord Set. I jeśli jesteś z tych, którzy szukają zaczepki, pozwól mi przedstawić sobie moją szlachetną broń, Bright Blade'a. Teraz, gdy mamy za sobą wszystkie formalności, powiedz, jaki masz powód, by wchodzić mi w drogę? Dlaczego, ryzykując życie, wchodzisz do tej wioski? To żadna tajemnica. Przysłano mnie tu z rozkazu generała. Jakaś tajemnicza zaraza szerzy się po ulicach tej biednej dzielnicy Rivertown. Jestem tu, by nieść pomoc i wsparcie uzdrowicielom, którzy tu mieszkają. Na siedmiu bogów, powiedz mi więcej o tej zarazie. Większa część biednej dzielnicy objęta jest kwarantanną, a ludzie umierają wszędzie. Obawiam się, że nie jest to zbyt ładny widok. Ta brama to wszystko, co chroni Aleroth przed bandytami. Chciałbym cię prosić o przysługę. Czy możesz przekazać moją wiadomość uzdrowicielom, podczas gdy ja będę pilnować bramy? Widziałem w pobliżu oznaki zabawy orków. Lepiej zostanę tutaj, na straży. Twój miecz zwie się Bright Blade? Dlaczego takie krzykliwe imię? Miecz Bright Blade został mi ofiarowany przez starego czarodzieja po mojej inicjacji. Powiedział mi, by traktować go jak żywą istotę, jak najlepszego przyjaciela. Powiedział również, że jeśli obdarzę go należytym szacunkiem, może to być największy sprzymierzeniec w walce z całym złem. Jego imię, powiedział, to Bright Blade i kiedy odkryjesz powód nadania mu tej nazwy, osiągniesz swoje życiowe przeznaczenie. Jak dotąd nie udało mi się odkryć powodu nazwania go w ten sposób, innego niż zwyczajnie opisowy oczywiście. Jak uzdrowiciele mają opuścić wioskę, skoro patrole orków polują w okolicy? Oczywiście będą eskortowani, głupcze. A jak zamierzasz znaleźć dla nich eskortę? Ledwie udało ci się uciec orkom. Twoje spostrzeżenia są właściwe, denerwujące, ale prawdziwe. Jednak trzeba znaleźć jakieś wyjście. Bardzo dobrze, mój panie. Powiem uzdrowicielom, że są potrzebni w Rivertown. Wspaniale. Będę twoim dłużnikiem. Tymczasem Bright Blade i ja zniszczymy każdego sługusa diabła próbującego dostać się do osady. Aha. No dobra, my mu możemy w tym pomóc tutaj troszeczkę. Dobra, może jeszcze nie teraz, ale... No, tutaj zobaczymy, coś z nich powypadało. Powypadało, nic wielkiego z tego, co widzę, ale zgarniemy to. No dobra, zaraz wrócimy sobie do Aleroth, tylko żeby on nam tutaj więcej orków w okolicy nie zabijał jednak i nie zabierał nam doświadczenia, no ale powiedzmy, że tutaj się już nic nie czai chyba. Porozmawiamy sobie z mieszkańcami odnośnie zaistniałej sytuacji. W Rivertown to jest taka osada, no już taka większa osada, stosunkowo blisko Aleroth i okazuje się, że tam panuje jakaś zaraza. Potrzebują pomocy ze strony uzdrowicieli. No skoro tutaj są uzdrowiciele, no to wysłali takiego Seta, Lorda Seta, żeby poinformować tutaj mieszkańców Aleroth o zaistniałej w Rivertown sytuacji. No i zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Chodźmy może... No ze wszystkimi sobie porozmawiamy. No z George'em już niestety nie, z wiadomych powodów. Będziemy też musieli tę sprawę prędzej czy później wyjaśnić. Goemoe tutaj jest. Dzień dobry, w jaki sposób mogę ci dzisiaj pomóc? Śmierć chodzi po ulicach Rivertown. Wybuchła straszliwa zaraza i wiele osób umiera w potwornym cierpieniu.
Musimy się udać do Rivertown, zanim zginie więcej osób. Spróbuj ustalić z Lanilorem i Mardaneusem, jak najlepiej będzie tam dotrzeć. No dobra, chodźmy. Ale ze wszystkimi sobie porozmawiamy. Może tak, chodźmy po kolei jeszcze. Tutaj jest na przykład, pamiętamy, Joram. Och, oto postrach nekromantów. Co mogę dla ciebie zrobić? Czy wiesz, że ludzie umierają w Rivertown? To zaraza, ale taka, o jakiej nikt dotąd jeszcze nie słyszał. Co? Ależ to straszne. Musimy niezwłocznie powiadomić Mardaneusa lub Lanilora. No dobra. Zobaczymy, co na to Otho, na przykład, jeszcze zanim pójdziemy do Lanilora i Mardaneusa. O, czego tu szukasz, człeczyno o małym rozumku? Rivertown jest w poważnych tarapatach. Pojawiła się w nim nieznana zaraza. Idź porozmawiać z elfem. Zamierza wysłać nas wszystkich do Rivertown do walki z zarazą. Mimo to nigdzie się nie ruszę, dopóki nie znikną orkowi bandyci. Jestem uzdrowicielem, a nie żołnierzem. No ten taki nie bardzo skłonny tutaj, żeby wyruszyć. Przynajmniej na razie. Lanilor jest. Dzień dobry, jak mogę ci pomóc? Wysłannik z Rivertown powiedział mi, że ludzie zapadli na jakąś okropną zarazę. Potrzebują pomocy uzdrowicieli. Zajmiemy się tym tak szybko, jak to tylko możliwe. Planuję już wraz z towarzyszami wyprawę do Rivertown, ale teraz, gdy w okolicznych lasach grasują orkowie, będziemy potrzebować odpowiedniej eskorty. Ja was będę eskortować. Tak? Dziękuję za dobre chęci, ale jedna osoba nie przeprowadzi nas bezpiecznie przez te rojące się od orków lasy. Idź do koszar i powiedz generał Alix, żeby przygotowała dla nas pełną eskortę ze strażników. Proszę, zaznaczyłem ci położenie koszar na twojej mapie. O, widzicie? No dobra, już coś, jakieś punkty zaczepienia mamy. Do koszar musimy dotrzeć i spotkać się z generał Alix, żeby zorganizowała eskortę dla naszych dzielnych uzdrowicieli, którzy będą wtedy mogli dotrzeć do Rivertown i walczyć z zarazą, tak? Zobaczymy, co na to Mardaneus w takim razie. Jest on tu gdzieś? Jest tutaj. Witaj znowu. Chętnie odpowiem na każde z twoich pytań. Sporo w życiu widziałem i mogę powiedzieć wiele ciekawych rzeczy. Możecie coś zrobić z tą zarazą w Rivertown? Umierają na nią niewinni ludzie. Wyślę Lanilora i innych uzdrowicieli, żeby zbadali sprawę tej zarazy, ale będą potrzebować ochrony książęcej armii. Nie mogą podróżować do Rivertown lasami bez uzbrojonej eskorty. Może tobie uda się coś wskórać. Chcesz powiedzieć, że nie pójdziesz z pozostałymi uzdrowicielami do Rivertown? Muszę odkryć, dlaczego nie mamy teraz dostępu do źródła. Trzeba coś z tym jak najszybciej zrobić. Może spróbuję zbadać tę sprawę problemów ze źródłem. Dziękuję za ofertę pomocy, ale teraz o wiele ważniejsza jest sprawa znalezienia eskorty dla uzdrowicieli. W jaki sposób mam zorganizować tę eskortę? Eskortę powinna nam zapewnić armia. Mam nadzieję, że Lord Sedd będzie nam mógł pomóc. No dobra. Czyli, dobra, będziemy załatwiać eskortę. Spróbujemy dostać się do tych koszar. Jakby co, to Mardaneus cały czas będzie próbował wyjaśnić, o co chodzi z tymi problemami ze źródłem. No fajnie, żeby to się udało też załatwić. Skoro mają walczyć z zarazą, no to dobrze by było, żeby te ich zdolności uzdrawiające były na jak najwyższym poziomie. No to źródło by się na pewno przydało, prawda? W ogóle jesteśmy blisko poziomu. No to coś już tutaj więcej wiemy. Zobaczymy, co na to Lord Sedd. Pozdrawiam, co mogę dla ciebie teraz zrobić? Uzdrowiciele są gotowi, by wyruszyć do Rivertown. Czy możesz im zagwarantować bezpieczeństwo podczas podróży? Nie, nie mogę. Ja i ludzie z Rivertown raz jeszcze potrzebujemy twojej pomocy. Musisz dotrzeć do obozu generał Alix, żeby sprowadzić tu eskortę. Ja zostanę tutaj, by chronić wioskę przed orkami. O, znowu generał Alix, czyli to, o czym mówił Lanilor, tak? Gdzie mogę znaleźć panią generał? Czy to oznacza, że się zgadzasz? Ha, znajdziesz ją w obozie armii. Mała forteca na południe od zamku Stormfist.
to jest w tym miejscu na twojej mapie. Czyli pewnie nam zaznaczył też. Dobra. Ale najpierw też się trochę rozprawimy z orkami dzisiaj. Dzisiejszy odcinek to będzie polowanie na orków. Zapolujemy na orków, jak Legolas i Gimli. No dobra, chodźmy sobie, rozejrzymy się tutaj. Mamy ustawioną błyskawicę, mikstur mamy dużo, aczkolwiek zawsze by się przydało więcej, nie? Mikstur nigdy za dużo, zwłaszcza jak orkowie się czają w okolicy. Obejdziemy sobie może tę osadę. O, już widziałem tutaj coś. A, wytrzymały nawet. Pomniejsze uleczenie poleciało. O, a tutaj jest teleporter. Nie wiem, jak się tym posługiwać, powiedział Luki zmartwiony. Na razie musimy to zostawić w spokoju. Ale pamiętajcie, że tutaj jest teleporter. No to już widać po kształcie, prawda, że to będzie rodzaj takich punktów nawigacyjnych rozsianych po tym uniwersum tutaj. O, nowa muzyczka, co? Tę muzyczkę przydałoby się podgłośnić akurat, ale może się zaraz jakaś inna muzyczka pojawi. Taka głośniejsza, nigdy nic nie wiadomo. No dobra. Może tutaj gdzieś bardziej w bok pójdziemy. Tu chyba gdzieś koniec mapki był, z tego co pamiętam, tak jest. Przynajmniej tej lokacji tutaj. Rozejrzymy się. No są orkowie. I mamy kolejny poziom. Jeszcze sobie tutaj przyjdę. O, jakoś tak... Może do palisady dojdziemy. Jeszcze tam jakiś chodzi. Ale spokojnie, mamy niezły zasięg widzenia. Możemy atakować z wielkiej odległości. Całkiem nieźle to wszystko działa, no ale mana schodzi szybko przy tym piorunie, już widać. To jest nie to, co Fireball. No dobra. Skoro mana szybko schodzi, 20 do siły mamy, dajmy jeszcze może troszeczkę inteligencji, następnym razem weźmiemy siłę, dobra? Jeszcze inteligencja, jak tutaj ta mana nam wzrośnie? No, troszeczkę różnicy się zrobiło. A jeżeli chodzi o umiejętności, coś fajnego się pojawiło. Dwa punkciki mam zgromadzone, no przydałoby się coś wziąć, nie? Wyniszczenie... Jest wiele fajnych rzeczy. Chciałoby się wszystko brać tutaj najlepiej. Alchemię poziom drugi można by wziąć. Też bardzo fajne. Tylko pytanie, czy ja tego na pewno będę potrzebował, czy sobie będziemy inaczej radzić. Zobaczymy, jak będzie jednak szybko ta mana schodzić. Na razie sobie daruję tę alchemię. Nie ucieknie nam w razie czego. O! Elfi wzrok mogę wziąć, kolejny poziom. No wezmę, no. Super. Jeszcze jeden punkcik na pewno możemy dać. Nie wiem, czy więcej będę dawał, ale te trzy punkciki myślę, że będą całkiem tutaj wskazane. Zwiększenie obrony też może by się przydało. Dobra, zostawmy ten punkcik jeszcze. Jest wiele fajnych rzeczy, no. Na razie niech będzie tak, jak jest. Idziemy dalej. Polujemy dzisiaj na orków. Ostro. No, zasięg widzenia się zwiększyło, tu ich więcej idzie. Ork wojownik, ork wojownik. O kurde, jest też wielki ork. To już tak łatwo nie pójdzie. Załatwmy tego kusznika może. Tak jest. Wielkiego orka załatwimy. No, ten wytrzymały, tutaj dużo many zejdzie. Ale to nic. Okej, myślicie, że bardziej wrażliwy byłby na Firewole, ale chyba nie. Chyba orkowie to tutaj akurat jakichś odporności na żywioły ogólnie to nie mają, z tego co kojarzę, więc niech będzie ta błyskawica. A tu widać na przykładzie tych zwykłych orków, że dobrze działa. Raczej taki dowódca akurat na błyskawice to by nie miał odporności. Nie wydaje mi się. Okej, okay. No tak warstwowo sobie tu będę chodził. Zazwyczaj w grach to staram się jakoś naokoło obchodzić, ale to są takie duże te lokacje, wszystkie strzały chyba nie potrzebujemy. Może jakbym miał to naokoło przychodzić... O, ten miecz wygląda znajomo. A, tu jest złamany miecz. A mamy już nie ma. Złamany miecz. Normalnie to była taka scenka do tej gry. Nie wiem, czemu ona się nie odpaliła.
I to jest, to była chyba scenka na starcie właśnie związana z tym mieczem, ale ja totalnie nie pamiętam, o co tam chodziło. Taki wstępniak był. Nie wiem, zostawmy to na razie. Zostawmy to na razie w spokoju. Tu są grzybki niebieskie, to jakbyśmy mieli poziom alchemii wyższy, to z takich grzybków niebieskich moglibyśmy wytwarzać chyba, no, na drugim poziomie taką pomniejszą manę, regenerację many. Dobra, rozglądamy się. Kolejnego orka, a nie, to wąż! No, to taki wąż się tutaj czaił. Nowy przeciwnik. No, czyżby tutaj też już był koniec mapki? Zobaczmy. A, uszkodzony szeroki topór jeszcze tutaj sobie weźmiemy na sprzedaż. Tak, i tutaj mamy końcówkę mapki. No dobra, tak to wygląda. Idziemy. Polujemy na orków dalej. Przy okazji spróbujemy zdobyć jeszcze jeden poziom. Czemu by nie? To sobie weźmiemy w tę siłę chyba teraz. Tak mi się wydaje. Szkoda, że sobie nie zostawiłem na to polowanie na orków jakichś mikstur wytrzymałości jednak, tej kondycji. No, myślicie, że tutaj w krzaczorach coś może być? Tak wtrzymam alt cały czas, ale jak już dobrze wiemy, sam alt może nie wystarczać. Ale weź tu macaj wszystko, przesuwaj każdy kamień. O, a propos wytrzymałości, tak? To mamy wytrzymałość, złoto. Dobra, jest wytrzymałość. I więcej orków. Jeszcze jeden. No co jakiś czas jakiś ork kusznik się tutaj trafia. O, na przykład teraz. Ale nie ma takiego zasięgu strzału jak my. Czyli nie ma takiego dobrego wzroku, tak? Albo po prostu może taka krótkodystansowa broń. Jak to bywa w przypadku kusz, no nie? No, schodzi ta mana, schodzi. Teraz co niektórzy pewnie zrozumieją, dlaczego aż tyle tej many kupowałem. No właśnie na takie sytuacje, kiedy zaczniemy korzystać z zaklęć wymagających więcej many. To się przydaje, duży poziom inteligencji, dużo miksturek odmawiających tak właśnie procentowo. No i dzięki temu możemy sobie tutaj te lasy oczyszczać z orków. No tutaj taka gęstwina, co? Myślicie, że coś gdzieś tu schowane? Coś gdzieś tutaj, a głaz na przykład jest. No alt trzymam cały czas na wszelki wypadek. Chodźmy tutaj. Oho, kolejni orkowie, tak jest. Na razie jesteśmy nietykalni. Kolejne punkty czerwone. Dobry słuch też mamy. Potrafimy szybko takich orków wyczaić. Expa dużo dostajemy. No i świetnie. No to w takim razie jeszcze tę górę sobie sprawdzimy. Czyli Lord Set pilnuje tam na południu. O, dzień dobry, a to jest troll. Lord Set pilnuje na południu, a my oczyścimy tutaj te północne ziemie. No, mamy nowego, potężnego sprzymierzeńca. Tylko szkoda, że z nami nie chodzi. Tu jest rzeka. To znamy to, no nie? Osada z lewej, rzeka pod takim kątem z prawej, czyli po drugiej stronie rzeki wiadomo, że będzie chatka Adri, tak? Tylko musimy się tam dostać. Takie motywy to my znamy. Oho, więcej orków. Jak wam się podoba moja błyskawica? Chcielibyście taką błyskawicę mieć w realu? O, jabłko. Trafiliśmy do sadu. Trafiliśmy do sadu. Pułapka na skorpiony. Mozart mówi, żebym z niej nie korzystał, bo jest przegięta totalnie. No to nie wiem. No, pułapka na skorpiony, fajna.
mogłaby czasami nieźle jakiegoś trudnego, znaczy taki skorpion uwolniony mógłby ładnie przytankować jakiegoś bossa, zadać mu sporo obrażeń. Zwłaszcza na wyższym poziomie. Okej, już musimy banę uzupełnić. O, w tych beczkach coś jest. Ile ja tych jabłek tutaj zjadłem? Jeszcze więcej. Metalowy pierścień, ale taki zwykły, ale może coś tam za niego dostaniemy. Jeszcze więcej jabłek. Ja wam powiem, że jabłka, pewnie już kiedyś mówiłem na jakiejś serii. O! O! O, to jest ten. Pierwszy kamień runiczny, jaki nam się udało znaleźć. Zaraz go sobie obejrzymy. Ale najpierw orkowie. Ważniejsi są. Kamień runiczny do umagiczniania. Pewnie mówiłem już tam na jakiejś serii kiedyś, że jak mnie ktoś pyta o ulubiony owoc, to zawsze mówię, że to jabłko. Jakieś dobre jabłka, to ja najbardziej lubię. Zwłaszcza jak coś analizuję, nad czymś myślę, siedzę sobie tak w realu, no nie, coś robię, takiego umysłowego, długodystansowego, że tak powiem. To, i tutaj zacytuję Agatę Christie, która sobie pisała po te powieści, zawsze lubię mieć pod ręką dużo jabłek do chrupania. Ona tak sobie mówiła kiedyś w wywiadzie. No nie, to ja też tak mam, że lubię mieć przy sobie dużo jabłek do chrupania wtedy. Jakichś takich naprawdę dobrych. Jeżeli chodzi o inne owoce, to okej. Okay. Są takie okresy, że mam wielką ochotę na przykład na brzoskwinię, albo na arbuza, albo coś takiego. I wtedy bym powiedział, że moim ulubionym owocem jest coś innego. Ale tak globalnie rzecz ujmując, to jednak jabłka. Dobre jabłka. To mogę jeść cały czas. To jest mój ulubiony owoc, tak właśnie globalnie rzecz ujmując. A nie lokalnie, tak, że mam na coś tam ochotę akurat. No, tutaj więcej tych orków się czai. To co, obejrzymy sobie ten kamień runiczny? No, bomba smugowa wypadła. Dopasowany przedmiot szpada typu laska. No, dobra, bierzemy wszystko tutaj. Czemu by nie? Nawet jakąś szpadę. Kurde, tak fajnie się tych orków wybija, że normalnie nie ma kiedy obejrzeć tego kamienia runicznego, który poleciał. Znaczy kamień runiczny to może złe określenie, ja tak na to mówię, o niezidentyfikowane te rękawiczki. To są jakieś talizmany czy amulety. Tak, to jest jakoś określane tutaj w tej grze. Zaraz dokładnie zobaczymy, ale ładnie, ładnie ten XP idzie, co? Żaby. Dobra, żaby zostawimy w spokoju. Nie wiem w ogóle, czy można je nawet... No, może nie będziemy testować. Niech sobie żaby skaczą. Zobaczmy, gdzie to wpadło. Tutaj. Ser Kor dodaje niewielki bonus do inteligencji w wypadku przedmiotu, który można zaczarować. No, inteligencja zawsze by nam się przydała. Zaraz sobie... Gdzieś to tutaj może umieścimy. Jakość zaklęcia 5. A, pomożemy jednak. Mamy, znaczy tak, mamy poziom drugi umagiczniania przedmiotów, bo tam sobie brałem. Czyli po prostu dzięki temu możemy dwa takie kamienie włożyć w taki przedmiot. Będziemy mieli poziom trzeci, to dodatkowy slot się otworzy. Bo zastanawiałem się, czy na poziomie 5 w ogóle możemy działać, no nie? Ale możemy. Możemy dwa takie sloty zapełnić. Tylko pytanie, czy chcemy w takim amulecie? Mieliśmy coś jeszcze? Na przykład do buławy mógłbym włożyć. Bo ten amulet to pewnie starczy nam na dłużej, więc może jakieś lepsze tam będziemy wkładać sobie. A może takie buty na przykład, jakoś zaklęcia. Tutaj dużo do magii. O, tutaj to też można zaczarować. Chociaż to słabe jest, to pewnie szybko zmienimy. Może do butów? Zobaczmy, jak to dokładnie tutaj zadziała. Czyli bierzemy, przekładamy. Tego nie można już wyjąć, jakby co. No, i dostaliśmy 4 do inteligencji. No, w naszym przypadku to ładnie zwiększyło manę. No, no i dobra. No i tak właśnie działają kamienie runiczne, dlatego fajna jest zdolność zaczarowania. Znaczy, to jest napisane broni, ale to ogólnie działa na przedmiot. No, podoba wam się? Jak wam się podoba, to fajnie, no. To fajnie, jak wam się podoba. Doświadczenie 922. No i tutaj tę osadę praktycznie obeszliśmy już sobie.
No tutaj jeszcze coś się czai. Pająk nawet chodzi w okolicach Aleroth. No i jest taka rzeka. Jak się zbliżam do rzeki, to się zmienia motyw muzyczny, znaczy wyłącza się, tak jakbyśmy wchodzili na inną taką podlokację. A, to pamiętam, czekajcie, tylko może lepiej łyknę miksturkę. To tak się szło za monetami. I można się było domyślić, że się wpada w pułapkę, tak? Było coś takiego. Tutaj monetka, tu monetka. Patrzcie, i tu będzie chyba zasadzka z tego, co kojarzę. Czekaj, będzie? Tak, coś się to stanie. O! Wargol Zikul, głupi człowiek dał się złapać w naszą pułapkę, zabić go! Dobra. On umie leczyć, ten taki szaman orkowy. Dobra, zaraz sobie tutaj może odejdę. On się bardzo szybko leczy. A, za każdym razem jak z tego bębna korzysta, to się leczy. Staramy się go jakoś tutaj załatwić. Dobra, padł. Trzeba z dużą częstotliwością wysyłać błyskawice. Jakby raz uderzył w bęben, to by się uleczył na maksa. To jest taki upierdliwy gość. Akurat ten był taki trochę silniejszy chyba, bo będziemy też spotykać takich słabszych, których będzie można szybko załatwić, zanim tam zdąży coś się uleczyć, nie? No już tutaj kontrolujemy sytuację. Niedługo poziomik. Mała, pusta butelka. A, no to taka pułapka im wyszła, że im nie wyszła, tak? Bierzemy to złoto. Może coś jeszcze tu schowali? Nie, to pewnie oni byli schowani pod tymi tutaj. Nie wiem, gdzie oni byli schowani. Może z wody sobie wyszli? Chociaż orkowie to nie lubią wody chyba za bardzo. Ale może chcieli się poświęcić, żeby wpakować nas w pułapkę. Dobra, pomniejszy czar, czyli miksturka many. Bardzo dobrze, bo cały czas mi schodzą. Tak dużo ich mieliśmy, ciekawe ile tam zostało już. Czy jeszcze dużo jest, na pewno. Ale te lasy pełne orków są dosyć rozległe, z tego co pamiętam. No tutaj, patrzcie, próbował się przemknąć na obszary, po których już sobie chodziliśmy. Moglibyśmy go nie spotkać już w tej grze. Bo już tutaj pewnie więcej nie będziemy chodzić po tych lokacjach. Okej. Okay. Pająk! Jeszcze więcej orków. Złoto. Aha, to jest to złoto. Ono chyba od drogi szło, aż że jakbyśmy sobie szli po drodze, to moglibyśmy natrafić na taką ścieżkę z monetami, abyśmy zostali wprowadzeni w pułapkę orków z tym szamanem. Znaczy ten szaman swoją drogą, to on nie tylko leczy, on jakby mnie trafił, to byśmy to na pewno odczuli. Dopasowany kaptur. Okay. Jeszcze jakiś tam ork wojownik się czaił. Już odnowiłem ci manę, Luki, spokojnie. No dobra, Lord Set już tutaj chyba nam żadnego orka nie zahaczy. O, tu mają obozowisko. No dobra. O, coś tam gotują w czajniku. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy chciałbym jeść coś po orkach, ale zobaczymy, co oni tam mają. Szarfa. O, jakaś lepsza szarfa, bo my tu mamy taką z wytrzymałością 1 chyba. Zaraz zobaczymy sobie. O, ciekawe, czy mógłbym to spać, ale chyba nie chciałbym spać w takim miejscu. 13 przedmiotów, łopanie. Gotują coś na kościach takich dużych. Jaka czacha. Nie, chyba nie chcemy nic po orkach tutaj, nawet takiego mięsa standardowego. Może innego orka tam gotowali, albo trolla, skoro takie wielkie kości. Orkowie sobie zrobili potrawkę z trolla, no to by było ciekawe, co? Kto ich tam wie, nie? Mamy level. To co, więcej tej inteligencji? Nie, chyba siłę jednak wezmę, co? Może się przydać. W końcu wypadnie jakiś lepszy przedmiot. Nawet zręczności bym trochę dołożył. Jakaś broń pod zręczność, taka fajna, nawet dla maga mogłaby się trafić.
Nie wiem. Znaczy sama zręczność fajna, nawet jak nie korzystamy z łuku, nie chcemy tam lepiej trafiać bronią krótką czy dalekodystansową, to jednak zręczność dodatkowo zmniejsza szanse na to, że wrogowie w nas trafią, nie? Jakby taki unik dają. Daje zręczność. Nie wiem, czy nawet na zaklęcia to nie działa, że ciężej nas trafić. Coś takiego chyba było w tej grze też. Dobra, w każdym razie, na razie siłę jednak 25. Co, ciągle... A teraz 3 punkty mamy. Aha, bo mamy 10 level chyba, tak? Co 5 leveli dostajemy 2 punkciki do rozdania, jakby ktoś pytał. Tak to działa. No dobrze. Może Fireballa wziąć więcej, byśmy mieli dodatkowy ogień w razie czego? O! Może aura ochronna? Pochłania 60 obrażeń, takich fizycznych, o, z tego co jest napisane. Chroni przed wszystkimi formami ataków fizycznych, ochrania rzucającego. Rzucającego jasna, magiczna tarcza. Może to? To by nie było złe, nie mamy za wiele tego zdrowia. Jakaś taka ochrona dodatkowa mogłaby być. Urok. To mówicie, że ze skorpiona mam nie korzystać, tak? Bo będzie za łatwo, to. Krycie w cieniu, zatruta broń. Fajne rzeczy są. Zabójcze dyski. No, ktoś tam też pisał, że polimorfia też przegięta bywa. Też, żebym z niej nie korzystał tak w domyśle, tak? To co mi zostanie w końcu? Będziemy chodzić z błyskawicą do końca gry? Nie no, co jakieś tu lepsze czary będą jeszcze. Nie wiem, taurę ochronną mógłbym wziąć tak sobie. Znaczy, ją się odpala i ona po prostu jest cały czas. To nie jest czasowe. To jest do czasu, kiedy mi nie zjadą tych, nie zadadzą tych 60 obrażeń fizycznych. Jak będziemy ładować więcej punktów, no to tej absorpcji będzie taka ochrona zapewniała coraz więcej, nie? Więc moglibyśmy w tę aurę ochronną tak defensywnie sobie pójść. No powiedzmy, że dam tutaj punkcik. Super. Niech to będzie. Jak się jeszcze zastanawiam, tutaj było... To zwiększenie obrony, no. To zbroja rośnie o 10%. Też można by dać. To jest pasywka. Niech to będzie może. Ognisty, no parawa. To takie do broni bardziej. No dam tutaj punkcik też. Chociaż to jest takie... Dobra, niech będzie. Też sobie dołożymy. Na poziomie 11 można by kolejny punkcik włożyć, ale to jeszcze będziemy się zastanawiać, czy na pewno chcemy. Jeden punkcik zostawiamy na wszelki wypadek. Niech to będzie. Jakby coś mi do głowy przyszło szczególnego, to żeby tam taki zapasik niewielki był zawsze. Może nawet 2 punkciki zaczniemy zostawiać, jak nie będę pewny. Zobaczymy. Idziemy na razie dalej rozprawiać się oczywiście z orkami. W dzisiejszym odcinku walczymy z orkami. Nawet jak pozabijamy wszystkich tych orków tutaj w okolicy, to podejrzewam, że i tak ci uzdrowiciele... O, wielki ork znowu. I tak ci uzdrowiciele będą się bać iść do Stormfist. Znaczy nie, Stormfist to był ten... Jak to tam było? Nie, to był zamek, tak? Ciężkie buty, kolcze... jak to było, czekajcie, bo ja się tutaj gubię czasami z tymi nazwami. Dobra, nie będę teraz sprawdzał. Tutaj jakby co, mamy ten teleporter. Nie, no, zamek był Stormfist. Do Verdistis się mamy udać. O właśnie, ta osada to Verdistis, a zamek Stormfist to osobna sprawa. No, czyli będą bali się tam iść jednak. I tę eskortę będziemy musieli tak czy siak załatwić. O, gdzieś tutaj coś, ork wojownik, tak jest. Luki sobie tutaj biega. No, czyli znaleźliśmy taki fajny kamień runiczny pierwszy. Znaczy, wszystkie są fajne. Wszystkie są fajne, będziemy tam umagiczniać ostro sprzęty. Tylko trzeba znaleźć więcej kamieni runicznych.
Ale skoro z orka tutaj mógł wypaść, to może nam więcej tego wypadnie. O, tutaj gdzieś przyszli. Na te tereny odkryte. Może wróćmy się kawałek, może więcej próbowało nas tutaj wymanewrować tych orków. Lepiej zobaczyć. Aha, tutaj się w okolicy tego obozowiska po prostu czaili. Mhm. Kolejny. Jeszcze więcej. I kolejna mana zużyta. Znaczy mana, no. Miksturka. Wytrzymałości. Znaczy nie wytrzymałości. Wzmocnienia, odnowienia, czy jak ona się tam nazywa. O nie, to jest znowu ten, co się leczy. Chwilka, lepiej zwiększyć częstotliwość. Ta, już się uleczył nam na maksa, zauważcie. Nie, załatw go. Jest! Bo wiecie, on uderzył raz w bęben i od razu uleczony jest. To jest masakra, bomba smugowa. Lekka kolczuga. Mamy fajną dosyć kolczugę, ale może coś lepszego. Poziom drugi. Nasza kolczuga, którego tam poziomu była? My tam mamy z maną taką kolczugę, nie? Oho, a cóż to? O, przeklęty człowiek w naszym obozie. Odsuńcie się, chłopaki. Sam go zabiję. Ups. O nie, to potężni orkowie. Jaki on szybki jest. Słaby wóz orków. Znaczy słaby, no ładnie klepie, ale tego zdrowia w sprzęcie na tyle dużo zgromadziliśmy, że to nie był jakiś super boss, żebym musiał się trzymać na odległość. No ale jakby miał na przykład większe hity, byłby potężniejszy, to już widzieliście, że speed na tyle duży, że przydałoby się rzucić na niego na przykład takie kończyny z ołowiu. Może na pierwszym poziomie to troszeczkę za mało, ale na drugim, gdzie ten czas działania już byłby nieźle wydłużony, no to wtedy on by tam człapał, bo byśmy go sobie na spokojnie wystrzelali. Ale jak tacy przeciwnicy się na przykład by trafili na jakimś niewielkim obszarze, na takiej lokacji arenowej, że tak sobie powiem, no to już by nie było tak fajnie, dlatego coś takiego kontrolnego by się przydało. Dlatego mnie tak cały czas kuszą te kończyny z ołowiu też, żeby wziąć. Tutaj takie obozowisko. Namiot orków z przedmiotem. No ciekawe, zaraz zobaczę. Pajączek przyszedł do obozu też. Zobaczyć. A tu jest wejście do jaskini. Oho. Chyba coś się skraszuje. Kusza. Robię zapis. Był jakiś taki już... Sygnalizacja błędu chyba była. To taki naprawdę krótki odcinek dzisiaj by był? Poczekam chwilę. No niestety, no gierka kraszuje co jakiś czas. Nie ma muzyczki, to jest... Tak jakby znowu jakieś problemy z dźwiękiem się pojawiły. No ale może nie, może będzie wszystko dobrze, trzymajcie kciuki. Znaczy wy już wiecie, bo widzicie po długości odcinka, nie? No jakaś skrzyneczka tu jest, pamiętajcie, zaraz do niej pójdziemy, tylko chciałbym sobie... Bo tu na razie nie będziemy wchodzić może. Najpierw sobie obejdziemy wszystko. Zaznaczmy to miejsce na mapie. Tu jest jakaś grota, żebyśmy tu trafili. Zobaczcie, jakie to są wielkie tereny. Dobra, nic nie kraszuje. Na razie. Skrzyneczka. To co? Otwieranie zamków? No, nieudane. Jakaś skrzynka wyższego levelu. Okej. Ta, coś... Nie, jest muzyczka, dobra. Nie wiem, czy to się nagrało, czy nie. Był taki dźwięk błędu jakby gdzieś tam w tle, nie? Coś tam się stało. W ogóle jestem przeciążony, tak? A skoro jestem przeciążony, no to co? Zajdziemy sobie do osady. Skorzystamy z piramidki. Jeszcze żadnego skrótu nie robiłem, ale to nic. Czyli zostawiamy piramidkę tutaj. Mam nadzieję, że żaden ork nie przyjdzie i nam jej nie zabierze. No chyba nie. No tu w ogóle moglibyśmy... Może wziąć ten topór na sprzedaż. Te tarcze możemy wziąć na sprzedaż. Dobra, topór zostawimy na razie. No jakiś dźwięk błędu. Joram, ty masz trochę kasy w ogóle tutaj?
No trochę masz. O, dobrze, że masz manę, to od ciebie wyciągniemy. Czy możesz mi coś zidentyfikować? Będziesz miał więcej kasy. Na przykład, zobacz, tu mam taką lekką kolczugę. O, 150 sztuk złota znowu. A czemu? Było 100 ostatnio. To te ceny się zmieniają. A nie, to może zależy po prostu od rodzaju przedmiotu też, wiecie? Może ten jakiś lepszy? Nie wiem. Wymagana siła duża, ładny pancerz. Ale nie jest jakieś super szałowe jak dla maga, wydaje mi się. Bardzo ciężkie. Pozbędziemy się tego. Odporność na elektryczność i ogień. No takie resy. Dalej buty. O! Fajne buty nawet. No ale my tam te swoje buty też mamy fajne. One tam miały ile? 20 chyba do zdrowia, tak? Jeszcze dołożyliśmy taki kamyczek. Pancerz 150. No ale fajne butki, fajne rzeczy. O, będziemy musieli zmienić tę szarfę, to zaraz. Jakiś hełmik wpadł. Zobaczmy, szabla. 22 do magii. Ale zręczność wymagana. Widzicie, to o czym mówiłem? To o czym mówiłem, że także zręczność może się przydać do tego typu broni, nawet dla maga. Rękawice 15 do żywotności, fajne. Fajne rzeczy. Tu jakaś laska. No, taka trochę byle jaka. Okej, to może zróbmy tak. Zobaczmy, co chcemy nosić przede wszystkim. Co chcemy nosić? No ta zbroja, to się jej pozbędziemy. Wiem, że jesteś przeciążony, Luki, spokojnie, ale te rękawiczki tu, jakie my mamy rękawiczki, takie słabe jakieś. Pancerz 60, 15 do żywotności. Mamy nowe rękawiczki. Tarczy się pozbędziemy. Tu są jakieś takie byle jakie pierścienie. Hełmik. Co my mamy w hełmiku? Magię. Na pewno zmieniamy... A nie, my tu mamy fajny ten sznurek. Przecież my... Tak, już mi się przypomina. Jeden do słuchu tu nawet jest. 15 do żywotności. Nie, to słabe jest. A te buty... No nie, my mamy 20 do żywotności. Doszło 4 do inteligencji. W naszym przypadku chyba za każdy punkt inteligencji to jest 6 many, czy jakoś tak. Więc niech to będzie. Pancerz 50. No tu jest pancerz 150. No fajne, ale... No ale nie, no zostajemy przy tamtych. A tutaj, jeżeli chodzi o ten mieczyk, co my mieliśmy w lasce... Aha, 20 do magii, 2 do inteligencji mieliśmy, tak? No, więc nie, tego też się pozbędziemy. No, ale coś tam zmieniliśmy zawsze. Dobra. 36 tam zostało tych białych mikstur. No to wyciągniemy od niego trochę wszystkiego. Łącznie z tym... Znaczy tak, na pewno chcemy sprzedać tę ciężką zbroję. Fajnie by było szybko się odciążyć. Dobalansowanie. Coś jeszcze takiego. 340. No, za 800, za 500. Tu jest za 400. Za może to. Żelazny kij. Dobalansujemy sobie delikatnie. Niech tak będzie. Dobra, wciąż jestem przeciążony. Chodźmy do... A nie, już nie jestem przeciążony. Coś tam sobie gadał głupoty. Dalej, chodźmy, może zobaczymy Otho, ile ma kasy. I czy ma jakieś miksturki. No, ma miksturki. Bierzemy miksturki. Jakiś topór tu nawet ma cały czas. Wytrzymałość to nie. No tu... No co go tutaj właściwie stać? Zobaczmy. Coś drogiego mu wepchniemy. 400. No, takich super drogich już nie mamy. Powiedzmy, że to dobalansowanie jeszcze za 400. Do 400 coś kusza. No, 456. Niech będzie. Będzie miał dwa topory. Dobra. Lanilor? Georgia już nie ma. Sorry. No to może Lanilor. Jest Lanilor. Są miksturki. Bierzemy wszystkie. 350. Za 400 coś mu można w sumie sprzedać. 600 to nie. 200. No dobra, niech będzie ta kusza.
Ta tarcza. Dobalansowanie. A nie, jest wszystko dobrze jeszcze. Ten hełm, tego nie potrzebujemy, nie? Waga 20. 413. Dobra, niech będzie. No i jeszcze Mardaneus, który już teraz z nami normalnie handluje, bo nie jest szalonym Mardaneusem. No, on ma takie duże mikstury. Nie, on nie ma kasy w ogóle. Przecież on nie ma kasy. No, jeszcze trochę tego ciężkiego tu mamy. Waga 80. No, tego się pozbędziemy na pewno. Waga 25. No, takie cięższe buty. Dobra, waga 5, mało. O, pierścionek też ma wagę 5, jakby ktoś pytał. Dobra, powiedzmy, że jeszcze to. Tych rękawiczek się możemy pozbyć. Tego też się możemy pozbyć. Dobalansowanie. Chociaż może jeszcze od niego wyciągnę chociaż tę małą miksturkę. Mała pusta butelka. No to ciężkie jest, waga 9, waga 1, waga 25, o, tego się pozbędziemy. 123, aż tu jabłka wszystkie sobie pojesz. Dobra, niech tak na razie będzie. Miejmy nadzieję, że szybko zdobędą kasę i będziemy mogli im tam dalej sprzedawać różnego rodzaju sprzęty. Wracamy tutaj do naszej piramidki. Takie. Sam mogłem zostawić w skrzynce. W sumie mogę od razu zostawić. Jak mamy jeszcze jakieś cięższe przedmioty, to będziemy je tutaj trzymać. A dobra, zostawię buty. Wszystko zostawię. Wrócimy się później, to pozbieramy to. Jakiś łuk tutaj jeszcze. Topór też ciężki, waga 100. Nie będziemy z tym chodzić przecież. Jeszcze połączymy mikstury, dzięki temu się też troszeczkę odciążymy. O nie! Wypiłem jedną miksturę many, mi się kliknęło, no trudno. Dobra. No w sumie pułapkę na skorpiony też możemy zostawić, bo waga 80. Myślicie, że lina do czegoś może się w ogóle przydać w tej grze? Nie kojarzę czegoś takiego. Nie, może przesadzam jednak. Jabłuszka będę przy sobie miał. Dobra, wracamy. Bierzemy naszą piramidkę oczywiście z powrotem. Łykniemy sobie miksturkę. No i co? No chyba, że zrobimy tę grotę od razu. Jak myślicie, zrobimy tę grotę? Jakaś wielka chyba nie jest. Myślicie, że tam coś strasznego będzie w niej? O, tu w ogóle stoi ork. O nie, ja mam przypisane trechy. Nie to. Ajdź. Ciężko się wyłącza je. A, już wszystko pod kontrolą. Tak spamowałem otwieraniem zamków. Dobra, już opanowane wszystko. To co, sprawdzimy to wejście do jaskini? Dobra, uwaga. A, no to jest to, patrzcie, gdzie byliśmy w katakumbach i tutaj otrzymaliśmy kwestik zdobycia topora. To oni właśnie tam wychodzili na powierzchnię i tu jest obozowisko. Aha, no to mamy załatwione w takim razie. No to w takim wypadku nie potrzebujemy tej notki, usuniemy ją. Czyli dowiedzieliśmy się, gdzie prowadziła ta drabina wtedy. No, wszystko jest dobrze. O, tu, o kurde, zasadzka. No, taki silniejszy ork nawet się tutaj trafił. O, jest kolejny kamień runiczny. Ja tak będę to nazywał, ok? To niby nie są kamienie runiczne, ale...
taki nawyk z Diablo, nie? Zwłaszcza jak umieszczamy to w slotach. Sznur. Zaraz to sobie obejrzymy, tylko jeszcze się tu przejdę. Nie będziemy ich sępić, tych kamieni. Można by było jakoś chyba się wcisnąć, przejść, ale tam nic nie słyszałem. Tam już będzie koniec mapki. No tutaj za to coś idzie. Jeszcze więcej przeciwników. I pomniejsze uleczenie. Złoto. Wielki ork. Odsuń się, procek, od niego. Żeby cię nie klepnął czasami. Bardzo możliwe, że taki wielki ork to na hita mnie ma. Dzida. No, zwłaszcza jak miał taką dzidę drugopoziomową. Dobra. Łuk kompozytowy, tak średnio dla naszej klasy postaci. Co nie znaczy, że nie moglibyśmy z łuku korzystać też. Jak najbardziej można. No, te lasy tutaj widzę jeszcze. Jeszcze się ciągną. Kolejni orkowie. O, a co to? Grób z jednym przedmiotem, zaraz zobaczymy. Kaptur, złoto, więcej orków. I łyknę sobie miksturkę. No fajnie by było zobaczyć ten kamień runiczny, bo może też daje bonus do many, a ja tutaj łykam miksturki. Kolejny kamień runiczny. A może byśmy mogli więcej many mieć? Zaraz sprawdzimy. Tylko jeszcze tak, tu jest tarcza, a tu... O, kogoś pochowano z kasą. Mogę tam wejść? Do grobu? Nie. To nie jest wejście do jakiejś lokacji. Tylko może tak, jeszcze sprawdzimy ten obszar. Tutaj. Okej. Co to za kamienie runiczne udało się znaleźć? Odporność na ataki duchowe. Bonus do budowy. No, to więcej zdrowia byśmy mieli. Takie... To gdzie sobie to włożymy? Dobra, powiedzmy, że tutaj. Dołożymy odporność na ataki duchowe. Na razie się to pewnie nie przyda, ale niech sobie będzie. A tutaj można dwa zaklęcia dołożyć. Akurat mamy dwa slociki. Znaczy umiejętność na poziomie drugim, więc można to tak robić. Cztery do budowy. Ekstra do budowy ciała, czyli dostajemy więcej zdrowia. Czyli do many nic nie było, ale to nic. Łyknę sobie tutaj. Idziemy dalej. Aha, jest ork. I kolejny ork. I znowu zmieniłem niby obszar. Muzyczka się chciała zmienić już. Jakieś grzyby. Ale trochę mniej tutaj tych orków teraz w okolicach. O nie, już, już jakiegoś widzę. O, tu troll. I? To sama stara śpiewka. John, zrób to, John, zrób tamto. Przysięgam, że po raz ostatni wykonuję za nich tę brudną robotę. Wysłać mnie na polowanie na człowieka? Nikt mnie nie docenia, no na tym polega problem. Oho. Hej, ten zapach. Czy to możliwe? Jeżeli to jest to, o czym myślę, to los się do mnie uśmiechnął. Ha, chyba wrócę do domu przed innymi. No to ostro. Proszę, proszę, proszę. Niech mnie licho, jeżeli to nie jeden z pomazańców wędruje po lesie jak zagubiona sarenka. Druga opcja jest dosyć interesująca.
Przykro mi, ujeżdżaczu Jaszczurek. Miło byłoby pogadać, ale jak widzisz, mam dużo roboty z szatkowaniem tych bandyckich orków. Jeżeli ty i twój zalatujący siarką kolega macie wolną chwilkę, możecie mi pomóc. Ha, widzę, że masz poczucie humoru, pomazańcze. Szkoda, że ci to nie pomoże w katastrofalnej sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Mroczny Boże, smród twojej aury jest tak silny, że ledwie mogę go znieść. Nadstaw szyję, a obiecuję, że zginiesz od pierwszego ciosu. Zaczekaj, psia krew. Co to za aura, o której mówisz? Co? Niby nie wiesz? Na Władce Chaosu, to interesujące. Ciekawe, co to może oznaczać. No cóż, później się nad tym zastanowię. Teraz zobaczymy, czy twoja gigantyczna ignorancja obroni cię przede mną. Halt! Stać! Zatrzymaj się, łajdaku. Wiesz, dziś rano wydawało mi się, że to będzie nudny dzień, a tutaj zjawia się słynny Zandalor. Witaj, stary capie. Szczerze się cieszę z naszego spotkania. Zamilknij, sługo ciemności. Odejdź stąd, odejdź, a być może uda ci się dożyć następnego dnia. O, nie wydaje mi się, staruchu. Moja pani kazałaby mnie wypatroszyć, gdybym się wycofał. Rozumiesz zatem, że moją jedyną nadzieją jest dostarczenie jej twojej głowy. W takim wypadku twoja pani będzie musiała wykazać się cierpliwością. Następnym razem spotkacie się w piekle. Łopanie. Wygląda na to, że znalazłem cię w samą porę. Niechno ci się przyjdę. Przyjrzę. Tak. Tak, co za ulga. Wszystko układa się tak, jak powinno. Witaj, pomazańcze. Nazywam się Zandalor. I nawet nie wiesz, jak się cieszę, że cię widzę. O! Było cholernie blisko. Co to była za istota? To był smoczy jeździec. Od dawna żadnego już nie widziałem. Paskudne stwory. Jego obecność tutaj dowodzi, że moje podejrzenia były słuszne. Czarny krąg zdaje sobie sprawę z twojego istnienia. Oznacza to również, że starają się jak najszybciej ukrócić twój żywot. Co? Co to za czarny krąg? I dlaczego zależy im na mojej śmierci? Pragną twojej śmierci, bo jesteś jednym z pomazańców, prawdopodobnie jedynych istot zdolnych pokrzyżować ich podłe plany. Co do tego, kim są, to raczej długa historia. Na razie wiedz, że to mroczny kult złych czarowników i wiedźm. Dlaczego wszyscy nazywają mnie pomazańcem? Czy to nieoczywiste? Dlatego, że jesteś pomazańcem. Zaczekaj, to znaczy, że ty... Że ty nie wiesz? Wiesz co? Rety, obawiam się, że wyjaśnienia potrwałyby raczej długo. Posłuchaj, najpierw muszę odnaleźć trzeciego pomazańca. Jeśli czarny krąg wie o twoim istnieniu, o nim również mogą wiedzieć. Nie cieszę się, że cię tutaj zostawiam, szczególnie, że nie do końca wiesz, w jakiej jesteś sytuacji. Jednak sądzę, że przez jakiś czas możesz czuć się dosyć bezpiecznie. Radzę ci, idź do karczmy pod krasnoludzkim bochnem i czekaj tam na mnie. Gdy odnajdę trzeciego pomazańca, spotkamy się tam wszyscy razem. Są inni pomazańcy? Tak, powinno być was troje. Odnalazłem pierwszego, czeka już na nas w karczmie pod krasnoludzkim bochnem. Jednak wciąż muszę odnaleźć trzeciego, zanim dopadnie go czarny krąg. Zamierzasz mnie opuścić? A co będzie, jeśli spotkam kolejnego smoczego jeźdźca? Nie, wątpię, by czarny krąg wysłał więcej niż jednego. Nie mogli wiedzieć, że się wtrącę, więc nie musisz martwić się o swoje bezpieczeństwo. Przynajmniej na razie. Nie zwlekaj jednak, ruszaj jak najszybciej do karczmy pod krasnoludzkim bochnem. A gdzie jest ta karczma? Zaznaczę ją na twojej mapie. Idź drogą na południe, a gdy przekroczysz most, po kilku stajach skręć na wschód. No dobra. O, prawie wyleciało mi z głowy. Mam coś dla ciebie, coś, co może być bardzo użyteczne. A cóż to takiego? Być może w trakcie podróży zdarzyło ci się natknąć na dziwne platformy otoczone trzema kolumnami pokrytymi dziwnymi symbolami.
Jeśli nie, niewątpliwie wkrótce się na jakąś natkniesz. Te platformy to urządzenia teleportujące. W przeszłości korzystano z nich do przemierzania Rivellon, jednak teraz ze względu na nieufność między rasami nie są używane. To smutne. Teleportacja. Masz na myśli natychmiastowe podróże? Docierały do mnie takie opowieści, ale skoro mamy taki cud do dyspozycji, dlaczego zostały dezaktywowane? Cud w istocie, ale niebezpieczny. Dzięki tym urządzeniom przestępcy mogliby przemycać nielegalne towary lub armia mogłaby przemknąć się za linię frontu. Tak, teraz rozumiem. No to jak możemy je na powrót włączyć? Teleportery można uaktywnić, jeśli się wie jak. Tobie potrzebny będzie zwój aktywacji. Oh, really? Tak, niestety każda z ras posiada własne zwoje aktywacji i pilnie ich strzeże. Ja mogę dać ci jedynie zwój do teleporterów magów. Jeśli je aktywujesz, otworzy się przed tobą możliwość natychmiastowego przemierzania olbrzymich odległości. Ale jak mam znaleźć takie teleportery? Dam ci jeszcze jeden zwój, z mapą. Na niej zaznaczono położenie teleporterów. A gdzie mogę znaleźć zwoje aktywacji pozostałych ras? Dobre pytanie. O zwój elfów musisz zapytać Elreadora, władcę elfów. Od czasu do czasu odwiedza gildię łuczników. Jeśli powiesz mu, że Zandalor jest ci przychylny, będzie wiedział, że mówisz prawdę. To powinno ci pomóc. Dziękuję ci, będę o tym pamiętać. Nie wiem, gdzie znajdują się pozostałe zwoje teleporterów. Takie informacje można znaleźć w pobliskich ruinach opactwa. Niegdyś przechowywano tam wiele zapisków. Jeśli jednak zdecydujesz się zbadać to miejsce, miej się na baczności. Słyszałem, że od dawna jest tam niebezpiecznie. Grasują tam szalone duchy. Niebezpieczeństwo. Muszę już iść, pomazańcze. Uważaj na siebie w swoich podróżach. Ta kraina cię potrzebuje. No, się zaczyna tutaj dziać, co? Dostaliśmy od niego... A, tutaj jest zwój i zwój czaru. Teleportery magów możemy aktywować, jeżeli takie znajdziemy w terenie. Zaraz pójdziemy do tego naszego teleportera, który znaleźliśmy. Zobaczymy, czy to jest akurat magów, ale pewnie tak. Będziemy mogli go aktywować. Poza tym dostaliśmy mapkę, gdzie są zaznaczone wszystkie takie różne teleportery. Tu jest chyba, nie, Rada Siedmiu, Alerot. Tutaj będzie ten, który widzieliśmy wyżej. Ten symbol w prawym dolnym rogu to chyba będzie właśnie teleporter magów, czyli będziemy mogli go zaznaczyć. Tu będzie chyba elfowy, tu też elfowy. Tutaj takich wojowników. Albo to wojowników, albo to orków, nie wiem. A nie, to krasnoludów, dobra. No takie różne, nie? Jaszczurzy teleporter też. Jeżeli chodzi o jaszczurze, te teleportery, to moglibyśmy porozmawiać z Goemoe. On jest z tej rasy jaszczurów, a Otho jest z rasy krasnoludów. Może coś tam powiedzą, nie? Ale to spokojnie, nie pali się, dziennik... No chciałbym tutaj sobie obejść do końca, troszkę może wydłużę ten odcinek dzisiaj, tak delikatnie, mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu. Już chyba niewiele nam zostało tutaj. O, tutaj coś się dzieje. Pomożemy im? Tak jest. Pomniejsze uleczenie. Dzień dobry. Dziękuję za pomoc w walce z trollami. Nie zapomnimy ci tego. Nie ma problemu, zawsze chętnie pomogę. Gdybyśmy mieli więcej takich ludzi jak ty, ta przeklęta wojna dawno by się już skończyła. Jak się nazywasz? Nazywam się Jupiter, jestem prostym żołnierzem. Kiedy zgłosiłem się na ochotnika, żeby bronić mostu, nie sądziłem, że przyjdzie mi walczyć z trollami. Co tu robicie? Przybyliśmy razem z rycerzem o imieniu Set. O, to już go poznaliśmy. Naszą misją jest dotrzeć do Alerot. My dwaj zostaliśmy z tyłu, żeby bronić mostu, bo zauważyliśmy po drugiej stronie orków i trolle. Naszym zadaniem jest nie dopuścić, żeby potwory dotarły na teren farm. Lord Set i pozostali żołnierze pojechali do Alerot. Mam nadzieję, że uda się im tam dotrzeć.
Lord Set, spotkaliśmy się, Valeroth. Udało mu się cało dotrzeć do osady, ale pozostali żołnierze zostali zabici w zasadzce przygotowanej przez orków. Ach, ci przeklęci orkowie, co ich napadło, żeby nas atakować? O jakiej wojnie właściwie mówisz? Orkowie zaatakowali tereny na południowy wschód od Rivertown, a teraz okazało się, że w tych lasach, skąd przychodzisz, grasują trolle. To właśnie one nas zaatakowały. Przyszłość nie rysuje się w jasnych barwach. No tak to wychodzi. O, widzę, że masz tutaj kasiorkę. Nie chciałbyś pohandlować ze mną na przykład? Mam tutaj do sprzedania. Co ja mam dla niego do sprzedania? No, za wiele tej kasy on tutaj nie ma. No. Mogę mu jabłka oddać jakieś. Masz jabłka, daj mi trochę złota. Dobra. Muszę już iść, do zobaczenia. A ty? Feris. Dziękuję za pomoc w zabiciu tych troli. Ależ to były uparte bestie. Jak masz na imię? Feris, do twoich usług. Generał Alix rozkazała mi utrzymać ten most, aby rycerz o imieniu Set mógł dotrzeć do Aleroth. Mam nadzieję, że mu się to uda. W okolicy czai się tyle troli. Dane mi było zobaczyć się z tym rycerzem. Set dotarł bezpiecznie do Aleroth. Naprawdę, jakże się cieszę, słysząc, że nic mu się nie stało. Cóż, wyglądał na twardego człowieka, który poradzi sobie w każdej sytuacji. Co możesz mi powiedzieć o generał Alix? Nie znam kobiety, która miałaby więcej odwagi niż nasza pani generał, ale jest również surowa. Każdy, kto źle wykona rozkazy, otrzymuje karę chłosty. Gdyby nie udało mi się utrzymać tego mostu, Alix kazałaby mnie żywcem obejrzeć ze skóry. Gdzie mogę znaleźć generał Alix? Obecnie znajduje się w koszarach na południowym wschodzie. Idź z nią porozmawiać, jeżeli chcesz się przyłączyć do armii książęcej. Magowie są zawsze mile widziani przez nas, wojowników. Dobrze wiedzieć, że za twoimi plecami stoi osoba, która może spalić wroga na popiół. No, tak właśnie jest. O, co ty masz za kamień runiczny? Za 8999 odporność na trucizny? Nie, dzięki. Takie rzeczy to nie... O, ale możemy mu na przykład jedną miksturkę sprzedać wytrzymałości. Stać go. Akurat. Cyk. Muszę ruszać dalej. Uważaj na siebie. Pilnujcie tutaj mostu. Dobra, tylko zobaczę, czy w okolicy się tutaj coś nie czai groźnego. Nie? Chyba nie. Dobra, pilnujcie tu. Ja zobaczę tutaj po drugiej stronie jeszcze, czy jest bezpiecznie. Dobra. Musimy sobie pomagać wzajemnie. Znak. Do Aleroth, północ, do krainy gospodarstw, południowy wschód. Obozowiska bez pozwolenia zabronione. Do gospodarstw się można dodać, tam w pobliżu mogą być wyznawcy Kymona też, nie? To już znamy to. I ci nekromanci też mogą być. Aha, już widzę jakiegoś trolla tym razem. Doświadczenie. Wyjście do jaskini. Zaraz zobaczymy jaskinię. Też nie wiem, w tym odcinku to już kolcze. Rękawice zostawmy na razie, jaskinie, bo tutaj już chyba niewiele zostanie tych zewnętrznych lokacji, po tej stronie mostu przynajmniej, do obadania, więc moglibyśmy to zrobić. Tak, tu już będzie koniec. To myślę, że w tym odcinku możemy zakończyć. Tylko tam jeszcze ta skrzynka była. Ja z tego co pamiętam, to jakiś klucz kiedyś znalazłem, jak tutaj chodziłem po tych obszarach. Nie wiem, czy on się generuje losowo, czy po prostu na niego nie trafiłem, czy o co chodzi. Może się jeszcze przebiegnę tak na szybko. Gdzie my tę skrzynkę mieliśmy? Ona tam gdzieś przy grocie była, nie? Znaczy tak. Może tak, zaznaczmy sobie na mapie, żebyśmy pamiętali, że tu jest grota. Grota. Grota pająków. Okej. Tutaj był taki smokowiec. Pamiętam, że grałem kiedyś, to był jakiś klucz, ale teraz weź go znajdź. Może on był w jakimś kontajnerze na przykład. Muszę sobie skrócik zrobić chyba do tych mikstur. Też innych. O, jest! Jest! Srebrny klucz!
Ale tutaj jeszcze złoto pominąłem. Aha, bo tutaj była ta zasadzka niby, tak? Dobra, teraz gdzie była ta skrzynka? Gdzieś tam przy grocie, nie? Chyba. No, dobrze pamiętałem, że był kluczyk. Tutaj była grota. Dobrze pamiętałem. A, tu jest, uwaga. Tak, pasuje. No, tu widzę szału. Nie ma, ale coś tam sobie otworzyliśmy jeszcze. Dobra. Trzeba kończyć odcinek. Się wydłużył troszeczkę, ale udało nam się ładnie obejść tutaj te lokacje po tej stronie rzeki. W następnym odcinku zaczynamy od tutaj tej podejrzanej groty. Sobie tutaj stanę przy niej. O, a tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się, na razie.